ta bajka pomoże twojemu dziecku szybciej zasnąć. Jednocześnie odkryje ono, że prawdziwa wartość świąt nie tkwi w materialnych prezentach, ale w spędzaniu czasu z bliskimi. Lulu to bajki stworzone, aby edukować i wyciszać dzieci przed snem. Opowieści wspomagają rozwój dzieci, promując pozytywne umiejętności i cechy charakteru. Czas na Lulu. Kiedy pierwsze promienie słońca przebijały się przez zimowy labirynt drzew, śnieg łagodnie skrzypiał pod naciskiem małych łapek. Świat zdawał się witać nowy dzień, lekkim mrozem i bielą, która rozciągała się aż po horyzont. W tym oto magicznym lesie, w którym każde drzewo miało swoją historię, a każdy szelest liścia był częścią większej opowieści, obudziła się sowa Huchu. Jej dom, stary i dostojny dąb, stał na szczycie niewielkiej górki, jak lodowy strażnik. Sowa o mądrych oczach i miękkim, pierzastym upierzeniu była jak biblioteka niekończących się opowieści. Nadchodziły święta. Huchu, rozwijając swoje potężne skrzydła, postanowiła, że nikt w lesie nie powinien czuć się samotny podczas najbardziej magicznych chwil w roku. Z ogromnym zamiłowaniem do tradycji i zwyczajów miała zorganizować świąteczną zabawę, która zgromadziłaby wszystkie zwierzęta lasu w jednym miejscu, by wspólnie świętować ciepło, które każdy z nich nosił w sercu. Wtem delikatny puch zaczął opadać z nieba, malując srebrne wzory na dębowych gałęziach. Był to poranek pełen nadziei, gdzie spokój natury zapowiadał dzień pełen radości i bliskości. Sowa wiedziała, że dziś las zamieni się w najpiękniejsze miejsce na świecie. I tak oto, z sercem bijącym w rytmie kolęd, Huchu rozpoczęła dzień, który miał przypomnieć wszystkim, że prawdziwy skarb tkwi w prostocie bycia razem. Gdy poranek w magicznym lesie ubrał świąteczne barwy, rozpoczęły się przygotowania. Każde zwierzę chciało, by ich leśna wigilia była najpiękniejsza na świecie. Huchu postanowiła, że w tym roku to ona będzie gospodarzem. Wiedziała jednak, że przyda jej się pomoc. Prac była cała masa. Lisek Urwisek, zwinny i pomysłowy, miał znaleźć świecidełka i ozdoby na choinkę. Chciał przynieść coś wyjątkowego, niespotykanego, niepowtarzalnego. Tropił przez las, przewracając każdy listek i węsząc każdą kryjówkę. Lecz błyskotki wydawały się jakby ukryte przed nim, jak sekrety zimowego lasu. Zając chudy, nie mniej zapracowany, węszył między soplami lodu i skamieniałą trawą w poszukiwaniu składników na ucztę. Pragnął, by smaki lasu zachwyciły przyjaciół podczas świątecznej kolacji. Jednak z każdą godziną coraz bardziej wyczuwał na swoich skroniach oddech mroźnego powietrza, utrudniający znalezienie świeżych ziół. Niedźwiedź Bubu, o sercu równie dużym co jego postura, miał za zadanie stworzyć przytulne legowiska dla zmęczonych podróżą gości. Chciał, aby każdy znalazł miejsce przy ognisku i poczuł ciepło domowej atmosfery. Niestety las, ubogi w tym roku, przez długą i surową zimę, skąpił materiałów. Bubu martwił się, że jego posłania nie będą dostatecznie miękkie i przyjemne dla jego przyjaciół. Wigilia zbliżała się wielkimi krokami, a zmartwienia trzech przyjaciół rosły. Urwisek nie mógł się zdecydować na ozdoby. Chudy z trudem skompletował skromne zapasy, a Bubu walczył z czasem, by ze wszystkim zdążyć. Gdy zmrok zaczął opadać na las, a pierwsze gwiazdy mrugnęły na niebie, leśna społeczność zaczęła zbierać się w domku sowy.
każdy przyniósł coś od siebie. Prezent, który miał sprawić radość, lecz przestrzeń w domku Huhu szybko zapełniła się po brzegi, pozostawiając mało miejsca dla tych, którzy wciąż byli w drodze. Z zewnątrz dom sowy wydawał się pękać w szwach od darów i przysmaków, a wewnątrz zapanował chaos i zamieszanie, które zagłuszały radość ze zbliżających się świąt. Przyjaciele, zmęczeni i zatroskani, zbierali się wokół dębu Huhu, rozważając, czy ich starania były wystarczające, czy też wigilijna noc będzie klapą. Wszystko wydawało się na przekór temu, co zamierzali. A przecież święta miały być czasem bez trosk i pełnym uśmiechu. Wówczas w sercach leśnych mieszkańców zaczęły kiełkować wątpliwości. Czy aby na pewno to prezenty są najważniejsze podczas świątecznych chwil? Czy starania o idealne dary nie przyćmiły przypadkiem tego, co w święta najcenniejsze? Noc wigilijna roztaczała swój urok, a skrzące gwiazdy na niebie świeciły jaśniej niż kiedykolwiek, śledząc zmagania przyjaciół z lasu. W domku sowy zamiast spokoju panował zgiełk i ruch. Prezenty i pyszności, gromadzone przez cały dzień, wydawały się teraz tylko przeszkodą do świętowania. Huhu, widząc zmieszanie przyjaciół, wiedziała, co robić. Zamiast martwić się o miejsce na prezenty, miała im coś ważnego do powiedzenia. Wskazała na stojący pośrodku pokoju duży, stary zegar i oznajmiła, że czas jest największym darem, który mogą sobie wzajemnie ofiarować. Niedźwiedź Bubu, patrząc na swoje duże, drżące łapy, uśmiechnął się szeroko i odetchnął z ulgą. Zapomniał o poszukiwaniu specjalnych posłań. Zamiast tego zaczął układać stare, ale miękkie kocyki. Zając chudy przyniósł ostatnie skarby, orzechy, miód, zioła i ułożył je na stole, a ich prostota i naturalność były jak oddech lasu na talerzu. Teraz, gdy każdy z nich przyniósł coś unikatowego i osobistego, zrozumieli, że chodzi o dzielenie się tym, co mają, a nie o przepych. Lisek Urwisek zrozumiał natomiast, że najważniejszy jest wspólny czas i zrozumienie. Świecidełka, które zdobył, choć piękne, bledły w porównaniu do błysku radości w oczach towarzyszy. Zwierzęta zaczęły dzielić się tym, co najważniejsze, opowieściami, śmiechem i nadzieją. Rozbrzmiewały kolędy, a echa ich śpiewu roznosiły się po całym lesie, zapraszając nawet te stworzenia, które do tej pory kryły się w cieniu nocy. Razem przemieniali chłód wigilijnej nocy w ciepło przyjaźni i rodzinnej atmosfery. Zapomniano o niepowodzeniach i niedogodnościach. Teraz liczyło się tylko to, co mieli wspólnie. Miłość i towarzystwo, które rozświetlało ich serca cieplejszym światłem niż jakiekolwiek świecidełko na choince. Radość napełniła dąb od korzeni aż po najwyższe gałęzie, a zmagania dnia zmieniły się w noc pełną uśmiechu i bezgranicznej radości. Zmęczenie ustąpiło miejsca poczuciu spełnienia, a smutki zniknęły w harmonii wspólnie spędzanego czasu. Każde ze zwierząt poczuło, jak ważna jest rodzina i przyjaciele. W ich sercach urosło przekonanie, że rzeczy wcale nie przynoszą najpiękniejszych momentów. Ważniejsza jest obecność bliskich. Wspólnie spędzili noc, która na zawsze zostanie w ich pamięci, jako lekcja o prawdziwej wartości świąt. Kiedy nastał nowy dzień, śnieg lekko przykrywał ślady wczorajszej uroczystości, a słońce przebijało się przez biały puch. Las powrócił do swojego zwykłego rytmu, a przyjaciele z wigilijnego wieczoru rozproszyli się po swoich domach i obowiązkach,
niosąc ze sobą ciepło wspólnie spędzonych chwil. Huhu rozmyślała o wartościach, które przyniosła Wigilia. Niedźwiedź, z nowo odkrytą radością, rozpoczął dzień od wizyty u swoich leśnych sąsiadów. Zając z uśmiechem biegał po polanach, rozsiewając wiadomości o następnym spotkaniu. Lisek Urwisek nauczył się, że nawet małe światełka mogą rozjaśnić mrok. Z entuzjazmem planował kolejne wędrówki. Gdy słońce zaszło, a leśne stworzenia przygotowywały się do snu, ich serduszka biły radośnie. Nauczyły się, że choć prezenty są miłe, to nic nie zastąpi wspólnie spędzonego czasu i obecności bliskich. I na tym kończymy naszą kolejną świąteczną historię, która niesie nadzieję na jeszcze lepsze jutro. A teraz, kiedy Twój dzień też dobiega końca, połóż się wygodnie, zamknij oczy i oddychaj spokojnie. Niech świąteczna lekcja leśnych zwierząt będzie Twoją kołysanką i przypomnieniem, że to, co najcenniejsze, nie jest ukryte w prezentach, ale w naszych sercach. Czas na spokojny sen, słodkich snów. Thank you.